aukcja tematyczna, którą poświęcamy opartowi i abstrakcji geometrycznej, należy do najważniejszych wydarzeń polskiego rynku sztuki. Jest to aukcja, na której prezentujemy pracę najwybitniejszych polskich i światowych artystów tych dwóch nurtów. Za sprawą rozwijanego od 2016 roku projektu Polska stała się jednym z najprężniej działających rynków sztuki dla tego rodzaju dzieł. Tym, co wyróżnia aukcję abstrakcji geometrycznej i opartu, to klasa prezentowanych dzieł. To tu padły aż dwa rekordy na najdrożej sprzedany obraz w historii aukcyjnego rynku w Polsce. Zarówno w 2018, jak i 2020 roku był to obraz autorstwa Wojciecha Fangora. W końcowo-rocznej edycji, która odbędzie się 2 grudnia, zaprezentujemy 3 fenomenalne prace tego artysty. Ponadto pod młotek pójdą też prace Henryka Starzewskiego. Prezentowany w katalogu Relief nr 72 należy do ikonicznej serii prac Starzewskiego, kiedy prowadził badania nad zmatematyzowaniem praw rządzących barwami spektrum. W swojej pracy wykorzystywał poglądowe tablice naukowe. Kompozycję budował na bazie zestawień, od barw ciepłych do zimnych, według długości fal barwnych lub od kolorów czystych do szarości. Henryk Starzewski w niejako symboliczny sposób przeniósł ideę sztuki nowoczesnej, sztuki awangardowej z czasów przedwojennych po wojnę. Tuż po wojnie mieszkał bardzo niedaleko stąd, w kamienicy przy ulicy Pięknej 11A, we wspólnym mieszkaniu z Marią Ewą Łunkiewicz-Rogojską i Janem Rogojskim, przyjaciółmi jeszcze sprzed wojny. W tym towarzystwie przeniósł się do nowego mieszkania w 1962 roku, do punktowca Gomułkowskiego przy Alei Świerczewskiego 64, dzisiaj to jest Aleja Solidarności. Kiedy w 1969 Maria Ewa Łunkiewicz-Rogojska zmarła, zaprosił do tego mieszkania szukającego wówczas lokum w Warszawie Edwarda Kraśnickiego. Oni razem w tym mieszkaniu mieszkali przez 18 lat. To mieszkanie było jednym z miejsc instytucji na mapie kulturalnej Warszawy. Starzewski ranki spędzał w kawiarni Sarpu przy Galerii Foksal, a popołudniami przyjmował gości właśnie w tym mieszkaniu przy Świerczewskiego na 11 piętrze. Kiedy Starzewski umarł w 1988 roku, Edward Krasiński został w tym mieszkaniu sam. I można powiedzieć, że w coraz większy sposób anektował tą przestrzeń jako swoistego rodzaju żywe dzieło sztuki. Każdy przedmiot stawał się konceptualnym przedmiotem dadaistycznym sztuki Edwarda Krasińskiego. Edward Krasiński jest dziś jednoznacznie kojarzony z niebieską taśmą, którą w ramach swojej działalności artystycznej umieszczał na różnorodnych podłożach na wysokości 130 cm. Wypełniał nią wnętrza pomieszczeń, nie zważając na elementy ich wyposażenia. Interwencje Krasińskiego wzięły swój początek na przyjęciu w domu artysty w Zalesiu Górnym pod Warszawą. Podarowaną wówczas taśmą Krasiński zamarkował grupę drzew znajdującą się naprzeciwko budynku. Z czasem oznaczał coraz większe obszary, oklejając ściany, przedmioty, a także ludzi. Obrazy z serii, w ramach której stworzył prezentowane w katalogu dzieło, powstawały w latach 70. Oszczędne w formie kształty przypominały fragmenty ścianek działowych, których nieodłącznym elementem był wzór stworzony ze słynnej niebieskiej taśmy. Wszystkie te obrazy będzie można obejrzeć w siedzibie Desa Unicum przy ulicy Pięknej w Warszawie od 24 listopada do 2 grudnia.